How is Grandfather? Lord Ishinus. It's a wonder he is still with us. A miracle. Is that so? Divine Heir, I'll ask you once more. Accept me into your immortal oath. I cannot do that, Lord Genichiro. Your victory that day means nothing. He will risk his life to take me home. For he is my shinobi. My lord, I have come for you. This... will only take a moment. Let's see. For as long as you are alive, the dragon's blood can never be mine. Face me. Shinobi, I don't think I see you again. Thank you.
impressive, Shinobi of the Divine Heir. But you deserve better. Would you not answer to a different lord? Heresy. Heresy, you say? If it is for the sake of preserving Ashina. I will seize any manner of heretical strength. I will do any burden. Behold the lightning of turmoil. Dokonałem i wyniczyłem. Zajęło mi to nie wiem ile prób, ale oto macie. Obiecałem wam, więc oto i materiał 13,5. Ja myślę, że tak, że no jest achievement za Genichiro, zresztą widzicie. Jest wspomnienie Genichiro, super. Jest ninjutsu, pierwsza technika. Mówiąc krótko, to są takie specjalne sztuki walki, które umożliwiają różne... No, zresztą widzicie, co powoduje. Tu właśnie tłumaczę, jak działają. I... w sumie udało się. Jeszcze jeden filmik i potem powiem wam, jakie są różnice względem tego, co było wcześniej. I oczywiście będziemy się widzieć już w odcinkach standardowych, bo teraz będzie znacznie prościej wykonać większość czynności. Are you? I mean you no harm. Shinobi of the Divine Air. Lord Genichiro. Is this the rejuvenating waters? No niestety, zemsta się nie dokonała. Zły gość znowu wstaje. Ashina. This land is everything to me. Ale spokojnie. Jeszcze na pewno go spotkamy. I zemścimy się tym razem już raz na dobrze. Czerwone oczy. Z tego co ja już wiem o historii. Jest to dosyć istotny element, ale tego dowiemy się sami, kiedy indziej. A póki co, ten tchórz, nie warty uwagi naszego Shinobi, no ucieka po prostu. Bitwa była bardzo emocjonująca i jak już może mówiłem, może nie, zajęło mi to bardzo dużo. Zresztą też dlatego nie widzieliście żadnych odcinków od ostatniego z Sekiro. Ciągle męczyłem się z nim. No, tak więc... no, techniki ninjutsu, biorę to, bo czemu by nie. Pierwsza sprawa, w ogóle nie mamy już tych... no jak to się nazywa? Pastylek, wszystkie służyłem. Druga sprawa. No, tykwę sobie ulepszyłem tym ziarnem, które ostatnio znaleźliśmy. Trzecia i chyba najistotniejsza. Smoczy mur. W końcu mi dopadł. Zdaciłem całą kasę, wszystko. Ale udało się. To się liczy. Przynajmniej dla mnie. A zresztą, co mi szkodzi, wyszło tak nietypowo, ale tak czy siak, zrobię z tego już standardowy odcinek. Pozwólcie tylko, że w takim wypadku zamknę drzwi, żeby nikt mi na pewno nie hałasował.
I cóż, miał być tylko krótki odcinek dodatkowy. A w sumie, jak natchnęło mnie zwycięstwo z Genjiro, tak... No właśnie, teraz już mam chęć do grania dłuższego. Trzeci poziom ataku, jestem już na takim stanie, w jakim oryginalnie walczyłem z Genjiro. No prawie. Teraz pozwólcie, że jeszcze tylko sprawdzę, czego mi brakuje do osiągnięcia... Nie to... umiejętności, na którą tak poluję. 7 punktów, a mam tylko jeden. No cóż. Dobra. Tak więc do Emmy. I zaraz lecimy już chyba po najważniejszym rzecz. Jest swoją drogą chyba mój ulubiony element wyposażenia. No może poza parasolką, ale rozumiecie chyba, o co chodzi. At long last, I've managed to fulfill my master's orders. I give you my thanks. Who exactly do you serve? Isshin Ashina. I am a doctor in the service of Lord Isshin. Why were you ordered to help me? Lord Isshin has no desire to use the power of the dragon's heritage. That is why he... He tried to help Lord Kuro escape Ashina. Correct. The message I found in the well, that was your doing? Also correct. My duties have concluded. But there's someone I think you'd like to see. Lord Kuro is downstairs. There's someone I think Lord Kuro... Nie ma już więcej dialogów, a szkoda. Pierwsze co to oczywiście posążek. Drugie co to trochę z nim pogadam. A potem idziemy chyba na... W moim odczuciu jednego z bardziej wkurzających, że tak to nazwę, zjawi przeciwników, a jednocześnie jednego z ciekawiej zaprojektowanych, ale no, zobaczycie niebawem. I have come for you, my lord. Yes, you did well to come here. Let us go. We must leave, Ashina. Wolf, my blood. The blood of the dragon causes men to become undying. The same goes for you. Yes, my lord. I wished to save you. I'm sure that I would do the same thing given another chance. However, undying begets stagnation. The immortal oath, the rejuvenating waters, the dragon rot, they all corrupt men to the point that they no longer live as men. I wish to sever the chains of stagnation bred by the dragon's heritage. Wolf, will you help me achieve this aim? No, i teraz jest opcja. Pomóż Kuro, chroni Kuro zgodnie z kodeksem. To teraz pokażę wam, co jest, jeśli się wybierze pomóż Kuro. Father, I cannot break the iron code. Father, I cannot break the iron code. No właśnie, niestety się nie da. Jest uzasadnione, powiedzmy, fabularnie i w ogóle patrząc na oddanie wilka, czy Sekiro obecnie, sprawie i w ogóle, ale... Nie jest to nic wielkiego, także no. Chronimy Kuro zgodnie z kodeksem. I cannot. To protect you, the divine heir. That was the duty my father entrusted to me. How many times have you died and come back to life for my sake? 2, 3 times? Or perhaps a number so large that it cannot be counted? As it was for the purpose of defending my lord, the number does not matter. I do not wish to bind you to an eternity of undeath, Wolf. Join me in my quest to sever the ties of immortality. As you wish. Thank you, loyal wolf. If we are seeking to sever the immortal ties, I know a good place to start. Wolf, look at this. Książka z informacjami bardzo ciekawymi. Co prawda nie czytam tego, ale jeśli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu pod tym odcinkiem, to mogę zacząć wam czytać różne takie tego typu rzeczy. No póki co książka jest. It's an ancient record that was kept in Ashina Castle. Sacred dragon tears from the divine realm. Yes, it is my belief that with the dragon tears, it may be possible to sever the dragon's heritage. But the divine realm? How do we... I know. Wolf, that incense burner over there, it belonged to a person of interest. Take a look.
Zepsuliśmy świecznik. Is there something special about it? I'm told that long ago there was another divine heir living here in Ashina Castle. His name was Lord Takeru. This incense burner belonged to him. Where is he now? He died a long time ago, apparently. Wrapped in the aroma of the fountainhead, I return to the divine realm. Those are supposedly the words he left behind. You're saying the scent of the fountainhead is the key to reaching the divine realm? That is my belief. Wolf, let us discover the truth together. Now, as to how we begin our search. I am certain some of Lord Takeru's books remain in this castle. Books that he collected in order to find the Divine Realm. I will search for them. In addition to finding a way to reach the... Albo się wzywa, albo przez chwilę dźwięku nie było. No mniejsza z tym. Na razie to trzeba podsłuchać. When did you lose your path, Lord Genichiro? To prawda, nie daje to chyba niczego takiego istotnego dla historii, fabuły czy czegokolwiek. Jednak tak czy siak, warto. Nie w moim odczuciu. No. A teraz idziemy spotkać... co jest bardzo interesującą postać. Chociaż w sumie powinienem powiedzieć, że raczej spotkać ponownie. Bardziej niż poznać. Bo może nieświadomie, nie będę ukrywał, ale już znamy tego jegomościa. To jest chyba to wejście... Tak, to jest to, o czym myślałem. Jeśli się nie mylę. Wybaczcie ten chwilowy przestój w ogóle, ale jakieś problemy mi zaistniały z mikrofonem. A teraz już tak całkowicie szczerze, poważnie. Idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Mam nadzieję, że słyszeliście to, co mówiłem, czy... Jeśli nie, to trudno. Ale ogólnie idziemy na spotkanie z postacią, którą... Pozdrawiam siostrę, bo oczywiście mi musi kaszleć akurat teraz. No to kontynuując, którą doprawda niby znamy, niby nie znamy i... Czyżbym naprawdę aż tak zepsuł? Tja. Dobra, nawet nie będę czekał. Używamy. Co prawda, jak mówiłem, znamy, ale nie znamy. Więc taka porada. Wsłuchajcie się w głos postaci, którą właśnie będziemy zaraz odwiedzać. Jeśli się uda wam ją rozpoznać, brawo dla was. Jeśli nie, to wcześniej czy później będę mógł i tak to wytłumaczyć. A póki co znowu lecimy tam. Oczywiście musiałem zlamić i w ogóle. Dobra. Jeśli nie mylę, trasa do... właśnie Ishina. O tak, tu właśnie chodzi o Ishina Ashinę. Ishina Ashina. Tak trochę dziwnie to brzmi, jak tak się szybko to wypowiada. Kurko. Nigdy nie zauważyłem, muszę przyznać. Dobra.
To teraz tutaj się nie mylę? Tak, chyba to już tutaj będzie. Tylko najpierw rzecz jasna trzeba zebrać to, co jest najcenniejsze, czyli jakieś cukierki, których i tak prawdopodobnie nigdy nie zużyję. Tutaj? Nie. Gdzie on był? Chyba, że on był tam. A jednak tu. Miałem rację, no, już od początku. Ale oczywiście nie, musiałem się pogubić. Może jednak nie? Aha. No. Chyba wiem, o co chodzi. Nie dokończyłem pewnie dialogu z Kuro i dlatego się nie pojawił tutaj Ishin. Ale właśnie ten liścik mówi prawdę. Tengu z Ashiny, którego spotkaliśmy, ma dosyć mocne powiązania z bezpośrednio Ishinem. Jak to można się domyślić później i zauważyć, to jest ta sama persona. Lord Ishin is not with... Co jest z tym dźwiękiem dzisiaj? However, the path to his watchtower is closed. His health is a little... How do I get in? On the roof. There's a path patrolled by the Nightjar ninja. It's intended for shinobi, but I imagine that won't be a problem for you. I've heard the Nightjar use... Yes. So if you follow their smoke signals, you should be able to reach Lord Ishin, and you can use this window to reach the roof. Czyli tak to zrobili, żeby nie spotkać go przedwcześnie. Dobra. Teraz już powinien być na swoim siedzeniu, ale tak czy jak, mamy w ten sposób ciekawą notatkę informacyjną, wobec której właśnie mamy informacje na temat wszystkiego. No i proszę, mówiłem, że teraz tu będzie. About the Divine Heir's life. Yes? There is something I wish to ask. Before that, Sake. What? You earned it. Take it. Ej, dostaliśmy sake. My grandson, Genichiro, was bewitched by the rejuvenating waters. You did well to put a stop to that for me. You have my thanks. I merely followed the code my father taught me. Ah, the iron code of the shinobi. I see. So you're the son of Owl. That boy he found during the rebellion. Yes. And your travels brought you here. The bonds that tie us are so deeply amusing. Don't you think, Sekiro? You're... So what do you wish to know? Właśnie, co chciałbyś wiedzieć, Sekiro? Wilk zareagował, jesteś. I to właśnie jest, można powiedzieć, najważniejszy aspekt. On jest właśnie Tengu z Ashiny. To udowadnia. Jak na razie Tengu jako jedyny mówił na nas Sekiro. A on nagle też tak powiedział. No. Mały szczegół, ale tak, to jest ta sama persona. The Divine Heir's desire is to sever the ties of immortality. I want to know how it can be done. The mortal blade. If you had such a weapon, it may be the key to what you are after. The mortal blade? With it, you could kill one who cannot die through normal means. One who cannot die? The infested, I believe they are called. I have not seen one before, but it's said you could stab them through the heart, or remove their head, and they wouldn't die. If the stories are true, they'd surely be quite fearsome. To kill a monster such as that, you'd need the mortal blade. Where is this mortal blade? I've heard it's held in Senpo Temple. However, they say the mortal blade cannot be drawn. I to jest właśnie powód, dla którego tam lazłem wcześniej. W ten sposób mamy już prawie całkowity dostęp do ostrza. The gates to that temple are closed now, though. Who knows what those degenerates are doing shut away up there in the mountains. There aren't any decent roads leading there. You're leaving, Sekiro. Severing immortality. That will be quite the battle. And in battle, the plans and desires of those involved churn endlessly. If you hesitate, you'll be swept away. And lose the battle. That's right. Best you keep it in mind. Sekiro, hesitate, and you lose.
Później, że przyjdziemy, damy mu sakę, pogadamy może. A póki co mam pilniejsze zlecenie. No, dokładnie. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że można tu jeszcze znaleźć coś? Znaczy nie tu, tylko ogólnie, jak przełaziliśmy jeszcze przez tą lokację tak standardowo. To jest właśnie ta sala, o której mówiłem, że jeszcze można się do niej dostać, ale... że później przylezę i wam to pokażę. Nie chciałbym się po prostu z tym wszystkim męczyć. A w ten sposób, no w sumie też mam to samo, więc rozumiecie, no nie było sensu. Jesteśmy tutaj, teraz tak. I proszę. W tych samurajach, z którymi ostatnio się dosyć mocno męczyłem. Tam do góry i mamy zaraz spotkanie z Genichiro. I w sumie... mógłbym tutaj nawet nie iść po pokazywaniu wam tego, gdyby nie fakt, że zapomniałem czegoś ostatnio tutaj na dole. Pamiętacie, jak mówiłem, że jest tutaj nowe narzędzie protezy? Otóż właśnie nie zebrałem tego narzędzia. Tak więc, no po prostu chciałbym nadrobić zaległości, że tak to nazwę. Nie, nie wierzę. Miał być zwykły odcinek 13,5, gdzie w końcu bardzo sobie z Genichiro. A wyszło z tego w sumie... w sumie wyszło z tego wszystko. Czy tak to nazwę. Standardowy odcinek numer 14. No kto by się spodziewał? No i jest Sabimaru. Fajna zabawka, że tak to nazwę. Jednakowoż preferuję bardziej parasol niż to nawet. Więc w takim wypadku teraz zapraszamy na odwiedziny u rzeźbiarza. Sakę dla niego. Nowe narzędzie. A potem wracamy do Senpo. Senpu, Senpau, nie wiem jak to mówić. Na jedną z ciekawszych potyczek. Mam nadzieję, że w rzeczywistości jest taka ciekawa, jak to zapamiętałem. Zresztą na pewno. You're here. Need something? The divine heir. You saved him. That has nothing to do with me. It does. You have my thanks. The shadow in your eyes. It's become a shade lighter. What? No matter. So, you need something. Co? Najpierw chciałbym zamontować nowy złom w rękę. Będę mógł teraz mieć dziabadło. Zobaczę tylko, czy jest coś ważnego do ulepszenia. Niestety nie mam jeszcze tego, co jest potrzebne tutaj. Nie będę ukrywał, żałuję, bo jednak chciałbym jak najszybciej móc już osiągnąć nowe parasole. Ale teraz jeszcze... no w sumie dla dobra rzeźbiarza masz tutaj sakę. I brought some sake. Don't mind if I do. Is it not to your liking? No, it's damn good. But it does make my old wounds ache. Your left arm? Yes, and this sake was a favorite of the man who cut it off. Who was? Lord Isshin. Isshin? Why? He did it for my sake. I was on the verge of being consumed. Consumed by what? Shura. Well, whether you believe me or not, that's for you to decide. But you do well to beware Shura's shadow. No więc kontynuując, Shura. Shura's shadow, czy tam, nie wiem jak to powiedzieć. Właśnie to samo z Hura, czy tam Shura, nie wiem jak mówić. To właśnie tak się nazywało to najgorsze z najgorszych zakończeń. Sekiro, wilk, główny bohater, jak zwał, tak zwał. No został przez to wszystko pochłonięty i doprowadził do masowej rzezi. Idols are all I can carve. The only Buddhas the wood shows me have faces of wrath. And I can only carve what I see. I'm parched. Can use a cup of tea. Another time, I'll lend you. No,
I ogólnie mówiąc, jeśli chcemy poznać resztę historii tego gościa, musimy przynieść jeszcze więcej Sake. Ogólnie wiele osób mówi, że jest nijaki. Ale ja bardzo go polubiłem. Tym bardziej mi jest go szkoda. Tym wszystkim, co go spotkało. No ale mniejsza o to... I to jest tak. Właśnie po to tutaj przyłaziłem wcześniej. Chciałem już mieć wszystko gotowe. Swoją drogą widzę, że odcinek będzie dzisiaj naprawdę długi, ale... No nie, nie mam serca po prostu, żeby wam przerywać. W takim momencie. Pamiętacie, był tutaj taki niebieski, ten zarobaczały, już jak nazwę? Nie ma go. Ci wrogowie dalej są z robakami. I właśnie ostrze śmiertelności. Druga broń. To ona jest odpowiedzią na to wszystko. A teraz dzięki temu, że już tu mam dostęp i w ogóle dzwoneczek, którego wcześniej nie było, podkreślam. I zaczyna się dosyć, przynajmniej dla mnie, powiedzmy sobie szczerze, interesujące spotkanie. Nie mówię przyjemne, nie mówię nieprzyjemne. Interesujące, tak najłatwiej to określić. Jeszcze chyba nigdy nie byłem tak zmotywowany do działania, jak teraz, po tym jak pokonałem tego Genchiro. Mam nadzieję tylko, że właśnie nie posypie się wszystko przez to, że daj mi na to, mikrofon mi przestał działać przez moment, nie wiem czemu. Aż byłem zmuszony zrobić cięcie. Powiem szczerze, nie będę udawał, że nie wiem, o co chodzi. One of the panels is empty. Ogólnie to można powiedzieć, że są to małpy, z tego co każdy, to były chyba według jakiegoś tam czegoś, nie pamiętam szczegółów, ale jedna można określić jako nie obserwuj złego czy tego typu, nie słysz złego. No nie pamiętam, jak się nazywam, ale koniecznie nasz cel pokonać małpy. Każda ma swój sposób dostrzegania czy tam polowania na bohatera. I jedna jest jeszcze tutaj. Niewidzialna. Robi bardzo dużo problemów. Ale już się jej pozbyłem. Oczywiście tak łatwo się ich nie dogoni, jak się to może wydawać. Chociaż żeby nie było, ja mam sposób na niektóre z nich. Podkreślam, niektóre. Mam tu gadać z tym gościem, on tam daje podpowiedzi. Ja się jednak tym nie będę na razie zajmował. Są co prawda pokoje różne, które niby trochę pomagają w ogóle. Przykładem jest właśnie ten pokój, który, no, niczego nie usłyszy. Podpowiedź odnośnie słyszącej małpy. Chociaż ja się tym akurat nie będę przejmował, bo na nią mam już metodę, pamiętam nawet jaką. Gorzej będzie z pozostałymi dwoma. Bo nie będę nikogo kłamywał, pozostałych dwóch nie pamiętam jak pokonać. Chociaż na tym jest łatwa metoda. Nawet zbyt prosta. A to i ten sposób. Trzeba tylko nie dopuścić do tego, żeby się spłoszyła. No. Teraz tylko się trzeba zakraść. No nie. I się nie udało się. No niestety. Nie udało się. Coś źle zrobiłem, nie pamiętam co tam konkretnie, ale nie martwcie się, nie muszę się męczyć z tym. Gdzieś tu było coś, co pozwala właśnie zresetować małpy. I mnie. Te, które już pokonałem, są pokonane. Te, których nie pokonałem, nie są pokonane. Ale każda małpa jest znowu na swojej oryginalnej pozycji, więc... Może pomarańczową uda się złapać tym razem. No i fajnie by było. Miałbym już znacznie łatwiej, gdyby... Przynajmniej nią się nie trzeba było przejmować. Dobra. Słuchowo może zostawię na koniec. Aha. No i się zaczynają duchy małp. Nie będę jak one konkretnie działają, wiem tylko, że są strasznie wkurzające.
ale mniejsza o to. Mam jeden prosty cel. Przypomnę sobie, jak pokonać te wszystkie małpy. Bo jak co do tej zielonej mam pewność. Tak, niestety. Fioletowy szlafroczek, że takim roboczą nazwę, czyli ta, która obserwuje dosyć dobrze. No, nie pamiętam jak ją pokonywam ostatnio. Okej, ślady stóp prowadzą tam, czy z tamtąd? Chyba stamtąd. Zresztą dobra, co ja będę iść szukał. Zielona chyba jest dalej na swoim miejscu, czy... Tak. To będzie interesujące. Czy naprawdę uda mi się ją teraz ubić? Na sobie ubić to trochę złe słowo. O. To jest to fioletowa małpa, czy mi się tylko wydaje? Tak. Tu jest fioletowa. A ja to mam jeszcze łatwiejszy sposób na fioletową niż myślałem. Fioletową zajmiemy się trochę później, ale już mam rozwiązany problem fioletowy jak nic. Tylko zielona. Nie będę ukrywał, trochę mnie to niepokoi, że ona jest taka... Powiedzmy, że... Łatwa do zaalarmowania. Chociaż zawsze miałem z nim problemy, nie będę ukrywał. A uderzę jeszcze drugi raz do bezpieczeństwa. Teraz tak. No i proszę. Byłem po problemie. Tak więc dzwonimy ostatni raz. A na fioletową małpę już mam. Może nie tyle co sposób, co na pewno pomysł, więc. Lada moment dzisiejsze spotkanie nasze dobiegnie końca. Oczywiście i tak jest dosyć długie i powinniście być zadowoleni. Dobra, chyba już udało mi się ją wypłoszyć. A, czyli jak się spłoszy małpę, to wtedy się to pojawi. Nie, 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 nie. Ja nie umrę od tych małp. Nie ma szans. Chociaż nie, no, nie będę z nim walczył. Chyba łatwiej byłoby... A zresztą pojedynczy jeszcze może jakoś spróbuję. Dobra, nie chcę marnować czasu na to. I tak już mocno przesadziłem z czasem antenowym, że tak to nazwę, więc... Nie ma i tu? Myślę, że powinna tu gdzieś przyleść ta małpa. No to trochę więcej problemów będzie chyba niż myślałem. Dobra, spróbujemy ponownie. O Jezu, jak nic będzie rekord. 40 minut już ponad mam nagrania. A przynajmniej nie będziecie mogli się skarżyć na to, że jest za mało czy coś. Chociaż znając niektórych, tak będą się skarżyć, że mało i w ogóle. Pewnie taki tam nie złapie. Mam nadzieję, że mam środek uspokajający, bo jeśli nie, to już po mnie. Już tak prawdopodobnie tutaj teraz zginę. A, nie zapomniałem, mam wskrzeszenie. Czy się wskrzeszę od... porażki z małpami. Już dobra. Jeszcze mnie nie zauważyła. Więc może... Może się uda.
I ta małpa będzie mogła być bardzo problematyczna. No i mnie zauważyła. No ale jeśli uda mi się zwabić ją do tego pomieszczenia, o którym myślę, to już po problemie będzie. Ciekawym tylko, czy one mają jakieś konkretne ścieżki poruszania się, czy poruszają się powiedzmy po swojemu. I bingo. Chyba właśnie udało się zrobić to, co chciałem na początku. Czyli wrzucić ją do pokoju, w którym nie powinna mnie znaleźć. Trzeba by na pewno? Tak. Teraz będę mógł się spokojnie podskradać, bo tej małpa nic nie widzi. I zaskoczenia ją wziąć. Dziękuję bardzo, to był najtrudniejszy boss z całej gry. No, achievement wszedł. Chciałem wlazł, jak złotych zwał. Mamy kolejną siłę ataku, która na pewno pomoże mi nieźle z panią Motyl. Bo jak zapewne, może niektórzy z was wiedzą, może niektórzy nie wiedzą, ale no nie pokonałem jej. They only sought to keep me hidden. However, it seems it was not meant to be. Close your eyes. Oj, mam nadzieję, że ten odcinek się dzisiaj wrzuci, a nie za 5 dni. Ale cóż, no chciałem wam dać dużo, to teraz mam za swoje. I mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, bo jednak tak się namęczyłem przy tym, żeby naprawić mikrofon i w ogóle, że... No, wspomnienie małp. Kolejna technika, która swoją drogą jest bardzo przydatna w tej lokacji. Dosłownie w tej, w której jesteśmy, czyli w świątyni Senpo. Oczywiście podkreślam, jeśli mówię błędnie nazwę, poprawcie mnie, proszę bardzo. Ja się na tym nie znam. Pierwsze co to oczywiście siła ataku. Atak mamy już chyba na 4? Tak. Może panią Motyl tym razem w takim wypadku pokonam. Może nie. Cię zobaczy w następnych odcinkach. Póki co jedna z moich, też powiedzmy, bardziej lubianych scenek. Why do you seek this place? I seek the mortal blade. Do you know of the blade that cannot be drawn? Yes. It is so called, for not one who has drawn it has ever survived. Yet you still wish to attempt this. I do. I see. Very well. If you are prepared, you may gaze upon the blade. Ta aura na ostrzu, to wszystko. Uwielbiam tą broń. Scenkę też. Śmiertelności. To, co najbardziej lubię w nim. Poza oczywiście wszystkim, to proszę. Technika nowa. Raz ją nawet wam zademonstruję. Zaraz pogadam dalej, jeszcze dostaniemy ryża. Ale jedna z bardziej lubianych technik walki. Mocna,
Co prawda kosztuje symbol ducha, ale patrzcie, no. Sam sobie efekt. Ło. Po prostu uwielbiam to. Także, no. Jest jeszcze mocniejsza wersja, tak wam wspomnę. I w sumie po części dla niej próbuję osiągnąć mistrzostwo protezy, potem mistrzostwo Ashiny. W ten sposób będę mógł właśnie nauczyć się jeszcze mocniejszej wersji tego, ale póki co gadamy. I see you serve the divine heir of the dragon's heritage. Yes. Why do you seek the mortal blade? I wish to obtain the dragon tears from the divine realm to sever the ties of immortality. I see. I have read about this. I have read there is a way to sever the dragon's heritage. Which means the divine heir begrudges the power of the dragon's heritage. That's right. How strange fate can be. I am one of the children of the rejuvenating waters, created by those who would stop at nothing to achieve immortality. My false dragon's blood was created by man. Children? So there are many of you. I am the only one who survived the process. The others are laid to rest here. I see. I do not know if it is right to sever the ties of immortality, but the dragon's heritage undeniably corrupts the lives of men. And I share the heir's feelings about that truth. Shinobi of the Divine Heir, I have decided to assist you. Please, hold out your hand. What? Bless us with bountiful harvest. Mamy ryża. Bardzo przydatna rzecz. This is rice? I wiem, że ponoć zakończenie, które chcę osiągnąć, jest powiązane właśnie z ryżem. Tak więc nie powiem wam, czy to prawda, czy nie. Shinobi of the Divine Heir, you are welcome here. No i właśnie, tak odwiedziałem, dam już teraz. Co prawda nie wiem, czy trzeba, czy nie, ale przekażę już teraz. Zobaczymy, jaka jest reakcja, bo powiem szczerze, nie dawałem tego już wcześniej. This is for you. What is this? Pismo od arcykapłana. I was told to give this to you. Thank you. I will accept it. What's wrong? I still cannot help but detest them. Farewell, Shinobi of the Divine Heir. May the harvest be plentiful wherever your path may lead. I mógłbym powiedzieć, że na tym kończymy dzisiejsze spotkanie, ale nie, trzeba nie pociągnąć tego jeszcze dłużej. Dobrze idę? Chyba nie. Będzie 50 minut. Nie wiem, ile będzie mi się to mieliło, że tak to nazwę, ale na zakończenie jeszcze do głównej sali chcę chociaż pokazać wam, czym różni się, powiedzmy, rozgrywka zwyczajna, a rozgrywka z tym ostrzem już teraz. A zrobię to na przykładzie tego gościa, którego ostatnio też pobiłem. No cześć, dziadek. O nie, robak. Co ja teraz zrobię? Poza tym, że prawdopodobnie umrę. Ale widzicie, niewiele mu robię. Prawie nic, można wręcz powiedzieć. Zwyczajnymi atakami. Teraz pokażę wam... Ojej. Teraz chciałbym wam pokazać, jak to będzie wyglądało w przypadku ostrzeń śmiertelności. Pa! Ostrzeń śmiertelności. Wy to widzicie? Tu widzicie, tu można zademonstrować w ten sposób bardzo prosto potęgę tego wszystkiego. Ale też bezpośrednio można powiedzieć, że siłę tego miecza. No i pokonałem go raz, teraz drugi raz. I w ten sposób właśnie się pokonuje nieśmiertelnych wrogów. Nie wiem, czy było to konieczne. Jednakowoż chciałem wam to pokazać. I na tym już naprawdę kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobał ten nieplanowany odcinek, który wynikł ze zwykłego podstarcia z Genchiro. No i do zobaczenia już niebawem w kolejnych przygodach naszego wilka. Trzymajcie się. Hej.